najnowszą płytą jesteś pierwszy raz we Wrocławiu. Jak emocje przed koncertem? Duży spokój. Duży spokój i w zasadzie fajne emocje, bo mieliśmy teraz przerwę, chyba taką 3-tygodniową po trasie koncertowej. I mamy drugi taki rzut koncertów, więc Wrocław teraz jest pierwszy przed następnymi koncertami. Cieszę się, że tu jestem, bo to miasto jest mi bliskie. Mam tu mnóstwo znajomych. Też miałem taki moment we Wrocławiu chyba 4 lata temu, że spędziłem tu prawie 1,5 miesiąca. W studio u Marcina Borsa nagrywaliśmy płytę z No, więc cieszę się, że tu mogę dzisiaj zaprezentować Moizm. Jak podchodzisz do koncertowania? Czy jest to dla Ciebie tylko gdzieś ta sfera muzyczna, czy interesuje Cię również tworzenie jakiegoś show scenicznego? Jeżeli chodzi o mój zespół, to są chyba moi najbliżsi koledzy, przyjaciele, z którymi znam się od lat i mamy... Dla nas to jest każdy taki koncert jest pewnego rodzaju świętem, tak? Taką celebracją w ogóle, spotkaniem towarzyskim i to jest fajne. Oczywiście mamy też coś takiego, że jak przygotowujemy się do koncertów, to staramy się mieć też jakiś taki zamysł, koncept tego wszystkiego. Akurat są takie miejsca jak to dzisiejsze, gdzie to jest bardzo mały klub i też niewiele można tutaj zdziałać, jeżeli chodzi, nie wiem, o oświetlenie czy o tego typu rzeczy. To tu będzie trochę też inna energia, nie? Będzie tak bardziej surowo, na pewno energetycznie. A teraz grając tą trasę mieliśmy możliwość grania w bardzo różnych miejscach. Zagraliśmy i koncert w Filharmonii, w teatrach graliśmy i to było świetne doświadczenie. Płyty. Dlaczego akurat Holidays in Rome zostało singlem? No nie ukrywajmy, że jest to piosenka trochę inna od całej reszty. Ja osobiście słuchając tego singla spodziewałam się dużo bardziej energetycznej płyty, a otrzymałam coś nastrojowego i nostalgicznego wręcz. Wiesz co, Holidays in Rome to jest piosenka, która powstała w zasadzie w ostatnim momencie pracy nad tą płytą. Chyba też w pewnym momencie pojawiła się jakaś taka nowa energia, świeża, wdarła się w nas jako zespół, bo my zanim wydaliśmy tą płytę, myśmy zagrali kilkanaście koncertów z tym materiałem. W zasadzie postanowiliśmy sobie, że gramy tylko i wyłącznie nowe rzeczy, że pokazujemy ludziom tak naprawdę, co się za chwilę, z czym będą mieli za chwilę do czynienia. To było dla nas też fajne doświadczenie, bo w zasadzie wychodziliśmy do ludzi z kompletnie nową rzeczą, z czymś, co pierwszy raz słyszą. I to było ciekawe doświadczenie, które też poniekąd miało wpływ na ostateczny kształt tej płyty. I Holidays in Rome się pojawił w ostatnim momencie jako taki zastrzyk w ogóle nowej, świeżej energii. I nawet miałem taki moment, że zastanawiałem się, czy faktycznie dawać ten numer na płytę, bo on jest trochę odklejony od całej reszty. Pomimo tego, że jest jak gdyby instrumentarium jest to samo, nie? Natomiast on jest faktycznie takim skrętem trochę bardziej w lata 80. niż cała reszta. Ten numer jakoś tak, muszę powiedzieć, że został trochę przez rozgłośnie radiowe wybrany. I w sumie stwierdziłem, okej, no to jest fajny, energetyczny numer, czemu nie? Niech to będzie jakieś po prostu zaskoczenie, niech to będzie jakiś po prostu zwrot akcji.
uważam, że to był dobry wybór. Zarówno na płycie, jak i w klipie, jak i we wszystkich materiałach promocyjnych widzimy Ciebie upadającego lub stojącego w dziwnej pozie. Czy to jest jakaś symbolika? To było zamierzone? Te zdjęcia, które są oprawą płyty i sesją promującą ten album, to są zdjęcia, które zrobiło dwóch bardzo fajnych fotografów, Kamil Zacharski i Witek Orski. Dwóch fantastycznych, młodych, zdolnych ludzi. Sesja została wykonana po części w Pałacu Kultury, w której kompletnie improwizowaliśmy. W takim sensie, że tak, poniekąd tak samo jak to miało miejsce w teledysku Holiday Syndrome, gdzie to się opierało w dużej mierze właśnie na improwizacji, tak? Że mamy jakiś po prostu zamysł na miejsce, na to, w jakim otoczeniu po prostu ja się znajduję, natomiast ja dostaję jak gdyby wolną przestrzeń dla siebie, nie? Że mogę po prostu samemu się wyrazić. Jest to pokręcone, jest to trochę takie chaotycznie rozrzucone, jak i ten cały layout płyty. Nie ukrywam, że trochę z premedytacją, bo ja taki jestem. Znany z Idola, ale obecnie wydaje mi się, że jesteś bardziej undergroundowym artystą. Czy to ci odpowiada w tym momencie? Po prostu chyba nie jestem na tyle interesujący dla tych mediów w tej chwili, żeby się tam znajdować, bo faktycznie robię muzykę, tak? Muzyka jest, wydaje mi się, najmniej takim interesującym akurat media przestrzenią. I też, wiesz, to jest tak, że wydałem płytę, nie? I ta płyta jest taka, a nie inna. Być może ona też jest... Dla mnie to jest płyta popowa, mówię to szczerze. Nie jest to dla mnie jakiś, nie wiadomo jaka awangarda czy underground. Natomiast... ja nawet, powiem szczerze, promując tą płytę, obrałem sobie taką drogę, że... W zasadzie postanowiłem, że nie wchodzę tam, gdzie nie chcę, w te rejony, w które nie chcę. Nie mam ochoty, wiesz, łazić po telewizjach śniadaniowych. I też widzę, że to jest okej, nie? Że to jakoś tam procentuje. Po prostu staram się robić swoje w zgodzie z samym sobą i mam z tym kompletny luz. Gdybyśmy dali Ci teraz bilet do Rzymu na jutro, pakujesz się i lecisz? Nie, muszę jeszcze koncerty zadać. Wróciłem z Barcelony akurat przedwczoraj, więc myślę, że do Rzymu owszem, ale we wrześniu. Okej, dziękuję Ci bardzo za wywiad.